Siema, z tej strony Dobloksek i witam w nowej serii, chociaż nie wiem, czy z tego jakąś serię zdobię, czy tylko jakąś zapchaj dziurę. W każdym razie dzisiaj sobie skomentujemy jakieś porady kuchenne i lifehacki o raz, dwa, trzy, G.O. wykrzyknik. Film jest sprzed 2 miesięcy, ale ma 3 miliony wyświetleń i co wiecie, dlaczego ludzie to oglądają? Chipsy i serial to świetne połączenie, prawda? Głupie to, zmieniam kanał. Gdzie pilot? Skąd się tam wziął? Wy też jak coś oglądacie, to macie pilota, nie wiem, gdzieś na szafce kilka metrów od miejsca, gdzie jesteście, gdy oglądacie serial czy coś. No nic, trzeba wstać. O, uwielbiam stare seriale. Nie zrobisz tego. Rety, ale ja mówić komentując nie potrafię. Chyba Iwona będzie prowadzić te odcinki. Co to za dziwny odgłos? Sofia, zgniotłaś tyłkiem moje chipsy. Dobrze, nie spierdziała się. A miałam jeszcze połowę paczki. Błechechech. Teraz to zwykłe okruszki. Oglądanie tego to beka. Sorry, Wiki, nie wiedziałam, że na kanapie były te chipsy. Przepraszam. Wow, naprawdę jest wkurzona. Szkoda, że nie mogę cofnąć czasu. Dla chcącego nic trudnego, podobno. Ale wystarczy posiekana cebulka, kolendra. Ale powiedzieć w takiej kolejności, w jakiej wsypywała, to już nie łaska. Cebulka, kolendra. Jeżeli w ogóle można to nazwać wsypywaniem. Cebulka, kolendra, pomidory, starty ser... Bla, bla, bla. Z tego coś smacznego. Zawińcie paczkę i wstrząśnijcie, żeby wymieszać wszystkie składniki. Czy ktokolwiek robi coś takiego? Kiedykolwiek? Poza obsadą tego... Dźwig! Poza obsadą tego czegoś. Następnie włóżcie do gotującej się wody. 2000 years later. Ciągnijcie paczkę szczypcami, żeby się nie poparzyć. O! Mądrze. Żartuję, nie mądrze. Ale bezpiecznie. Kiedy wystygnie, wyłóżcie zawartość na deskę do krojenia. Pokrójcie na kawałki i wetknijcie w nie wykałaczki. Będzie prościej jeść. O, keczup to świetny pomysł. O, potwierdzam. Kepucz jest miam. Kepucz jest super, jak się robi takie rzeczy. Teraz specjalnie będziecie zgniatać swoje chipsy. Oj, nie. Lepiej nie. Nie radzę. Wiki, przygotowałam coś pysznego. Spróbuj, a od razu zniknie ci ten grymas z twarzy. Jak jej wepchasz do japy, to może spróbuję. Wygląda ciekawie. O kurczę, nigdy nie jadłam czegoś tak dobrego. Co ta po lewej wyprawia z tym opakowaniem po chipsach? Co to ma być? I zostały psiapsiami koniec. Lecimy dalej, następny lifehack czeka. Pora na popołudniową przekąskę. Mam ochotę na grzanki z serem. Włożę je tylko... W mgnieniu oka będą gotowe. Trochę to już trwa. Kilka sekund to zajęło. Długo, bardzo. Dobra, już dawno powinny wyskoczyć. Może kromka utknęła? Może włożysz nóż i sprawdzisz? Nie polecam. Chlebuś, wszystko w porządku? Ta scena przypomniała mi pewnego mema. Ja tylko żartowałem z tym nożem. Co to było? Dlaczego oni użyli dźwięku rozwalanych cegieł przy wybuchu tostera? Było? Co się stało, Wiki? Chciałam sprawdzić, czy grzanki są już gotowe i nagle usłyszałam BUM! Czyli ty teraz ją zabierzesz do szpitala, albo piszesz się głupotą i będziesz to żelazkiem robić. Przechodzimy dalej. Dobrze, że kupiłam moje ulubione hot dogi w drodze do domu. Co tam masz, Wiki? Hot doga? Dzięki, nie przepadam. Ale jestem mega głodna. To zamiast narzekać, coś zjedz. Co by tu zjeść? Nie wiem, ale polecam jedzenie. Naleśniki będą idealne. Jakiś problem z keczupem, Wiki? No kto nie miał problemu z wyciśnięciem keczupu z pustej butelki? Czas wylać ciasto.
Tym razem zrobię większe. Tym razem? A był jakiś inny raz, bo nie pokazaliście, żeby był. Ups, nie trafiłam. No cóż. Wygląda dosyć ciekawie. Wygląda koszmarnie. Serio? Ty dalej męczysz się z tym keczupem? Chwila, mam świetny pomysł. Dobra, weź zjedz hot doga od nieco chyba fizycznie mniej sprawnej psiapsi z obsady i weź już skończ to. Dobra, no to taki biała debilny pomysł, żeby dać ciasto naleśnikowe i już, no. Wow, sama to zjesz, Sofia? Hej, Wiki, chcesz trochę? Dużo mam. A hot dog to gdzie? Gdzie się podział? Do śmietniczka wyrzuciły. Złe. Wygląda na to, że podano do stołu. Nie, kelner jeszcze trzyma talerz. Jak lektorka zaczynała mówić, to widać było tylko kawałek tacki. A jak skończyła, talerz jeszcze nie znajdował się na stole. Nikt nie podał do stołu, tylko podawał. A to różnica. Teraz podano do stołu. Pyszne sushi. Smacznego. Smacznego. No co, kultura. Też chcę spróbować. No to weź, poszłaś do restauracji coś zjeść. No to je. Lektorka musiała wszystko wytłumaczyć, pokazać dosadniej niż dwoje osobników z podgatunku ludzkiego. Zaraz, jak mam ułożyć palce? Wyjmij ten widelec z tostera i nim spróbuj. Najwyżej tak zjem. No już, dalej. I nie wyjdzie. Nie. Haha, jaki spoiler. Nienawidzę pałeczek. To po co przyszłaś do knajpy z sushi? Spokojnie, Wiki, nauczę cię fajnej sztuczki. Wątpię, że będzie fajna. Przełóż pałeczkę do nosa o tak, obróć ją i złam na pół. Albo najlepiej weź sobie linijkę, odmierz. Po co kombinować z nosem? Teraz będzie łatwiej, co? Pytanie dosyć ważne. No bo kto odkupi te pałeczki? Sushi, zaczynamy podróż do żołądka. Ta metafora nawet mi się spodobała. Chociaż nawet nie wiem, czy podróż do żołądka to metafora. Smacznego. Smacznego. No co, kultura. Smacznego. Podsumowując, patrzcie, gdzie siadacie. Jeśli nie umiecie jeść sushi ani gotować naleśników, to tego nie róbcie, a przede wszystkim uważajcie przy obsłudze tostera. Dla mnie to już być za dużo, już nawet nie mówić po ludzku, ale może odzyskać mózg ja kiedyś i zrobić coś innego, a teraz ja iść nagrywać, montować sobie przeróbkę. Dzięki za oglądanie, nada.